Nie bój się kart Tarota, to jest twój przyjaciel, który pomoże ci w niejednej sytuacji wybrać na przykład właściwą drogę. I teraz skup się na swoim życiu. Ja położę dwie karty, a ty wybierz jedną z nich, która cię bardziej przyciągnie. Jeżeli potrzebujesz więcej czasu, to włącz pauzę. Skup się na tych kartach. Jeżeli wybrałeś pierwszą kartę, to jest karta siły, mocy. Twoje ciało, myślę, że od dawna potrzebuje troski, twojej uwagi. Jeżeli są jakieś sygnały dobiegające z ciała czy z głowy, to nie ignoruj ich. Pamiętaj, że do naszych ciał nie ma części zamiennych, tak jak na przykład do pralki. Także musimy o to ciało dbać. Nie mówimy o tych częściach zamiennych, które są, wiadomo, przeszczepiane, ale tak naprawdę nie ma. Mamy jedne nerki i jedno serce. I teraz tak, jeżeli na przykład chorujesz, to czas na uzdrowienie. A jeżeli nie chorujesz, to może czas zadbać o siłę fizyczną lub może psychiczną. Jeżeli wybrałeś drugą kartę, to jest karta dziesiątki denarów, karta rodziny. Ta karta mówi dla ciebie, że najważniejsza teraz jest rodzina. Pełna stabilizacja rodzinna, ale też zawodowa. Jeżeli masz jakieś plany, to teraz je realizuj. Wzmocnij na przykład poczucie wartości, ważności, bo o tym mówią denary. Może trzeba porozmawiać z rodziną o pieniądzach, pieniążkach? A może od rodziny dostaniesz jakieś pieniądze? Ta karta często mówi o jakichś spadkach, wielkich pieniądzach, przynajmniej rozmowy o tym. Teraz naprawdę to jest czas, żeby bliżej zająć się tymi sprawami. Poświęcić im uwagę. Poświęcić uwagę rodzinie, bliskiej rodzinie, spokrewnionej. Na przykład możesz pogłębić relacje rodzinne. Może dawno nie odzywałeś się do swojej rodziny, albo przynajmniej do jakiegoś członka z rodziny. Życzę wam magicznego dnia.